Dobra. Dzień dobry, drodzy widzowie portalu Siewie TV. Kłania się Joanna Wójcik. Dzisiaj mam wielką przyjemność być gościem w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Moim gościem jest, właściwie, sorry, ja jestem gościem pana dyrektora Tomasza Polkowskiego. Dzień dobry, dzień dobry. Panie dyrektorze, no, jestem tutaj z portalem w związku z 30-leciem muzeum, Tak. prawda? Z rocznicą powstania. 30 lat upłynęło. I chciałabym zapytać, jakie były, no, skąd w ogóle, jak geneza powstania Tak, no bo muzeum? 30 lat temu, czyli 1 stycznia 1994 roku, oficjalnie, tak możemy powiedzieć, zostało otwarte muzeum, które mieściło się już wcześniej w murach tego domu. Tak? Willa z 1928 roku, która już po II wojnie światowej miała zresztą ma też bardzo ciekawą historię, bo przed wojną budowana przez miejscowego proboszcza, księdza Masłowskiego, jako dom rodzinny, ale też taka wikarówka w czasie wojny, siedziba niemieckiej żandarmerii gminnej, po wojnie dom skomunalizowany, przeznaczony na mieszkania prywatne. My jesteśmy właśnie w jednym z takich pokoi, które był po prostu prywatnym mieszkaniem. Obok było następne prywatne mieszkanie. Tutaj dość dużo osób mieszkało. Natomiast w latach 70. wprowadzono tutaj Związek Nauczycielstwa Polskiego, a w 87 roku miasto Zduńska Wola, planując stworzenie dużego muzeum, bo też jest taka ciekawostka, w Zduńskiej Woli miało powstać Muzeum Ruchu Robotniczego i historii miasta Zduńska Wola, i planując właśnie dużą inwestycję, wykupiło prawa do tego budynku. Nadal był to budynek należący do Skarbu Państwa, czy zarządzany przez Skarb Państwa, czyli przez przedsiębiorstwo komunalne, ale formalnym właścicielem już było miasto Zduńska Wola, i tak zaczęto inwestycję polegającą na remoncie i dostosowaniu pomieszczeń na pomieszczenia wystawiennicze. I do 94, do 90 w sumie 3 roku trwał remont, trwało przenoszenie też eksponatów, bo muzeum wcześniej mieściło się w dwóch pokoikach, czy w dwóch, trzech pokoikach na parterze budynku przy ulicy Złotnickiego 3. Tam się dzisiaj mieści Straż Miejska, i to była taka główna siedziba od 1982 roku. Wcześniej jeszcze, od końca lat 60., inicjatywę tworzenia tak zwanej Izby Tkackiej wzięło na siebie Zduńskowolski PTTK. To jest, trzeba to podkreślić, jakby muzeum nie powstałoby właśnie bez działalności ówczesnych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Oni wymyślili, że Zduńska Wola jest silnym ośrodkiem tkackim, a więc oczywiście w latach 60. były to już przede wszystkim duże zakłady mechaniczne, ale tradycje takich tkaczy, webrów, tkaczy ręcznych, pracujących na krosnach, mających w swoich domach, izbach różnego rodzaju urządzenia tkackie, te tradycje sięgają XIX wieku, czyli tak naprawdę też warto podkreślić, że my w tym roku obchodzimy 30-lecie, a za 2 lata, niecałe 2 lata, miasto Zduńska Wola będzie obchodziło swoje 200-lecie. Więc oni zauważyli, że wraz z postępem technologicznym ręczni tkacze są wypierani już wypierani są od przedwojny, tak można powiedzieć, przez duże zakłady, duże fabryki. I coraz częściej ludzie też przenoszą się do nowych budynków. Stare domy tkackie powoli ulegają albo są zasiedlane często przez nowych lokatorów, więc na przykład często to właśnie na przykład koła, kołowrotki, różnego rodzaju motowidła, czy nawet krosna, są po prostu niszczone albo wynoszone gdzieś tam na strych, tam sobie powoli je zjadają różne drewnojady. Albo po prostu
są wyrzucane na śmieci. I no, zauważyli, że za kilka, tak prawdopodobnie doszli do wniosku, że za kilka lat po prostu nie będzie się już czym pochwalić, więc zaapelowali do mieszkańców. Taki apel został wydrukowany w formie ulotek, żeby nie wyrzucali przedmiotów pochodzących właśnie z tych z dawnego, dawnych czasów, czyli świetności jeszcze właśnie przemysłu manufakturowego, czy też generalnie takich drobnych warsztatów tkackich, tylko przynosili do siedziby PTTK-u, bo PTTK chce utworzyć taką izbę. Ten początek generalnie miał oczywiście, to ludzie byli w pełni zapału, ale po jakimś czasie ta izba tkacka przestała funkcjonować. I po raz drugi inicjatywę tworzenia muzeum w naszym mieście podjęło też nowo powstałe Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, 75 rok, 150-lecie miasta, więc wtedy też uznano, że miasto jest godne tego, żeby posiadać muzeum. Ostatecznie udało się zrealizować ten pomysł w 1982 roku, kiedy pani Bronisława Hadrysiak, nauczycielka, profesorka w pierwszym ELON-u, profesor pierwszego ELON-u, nauczyciel historii, zajęła się trochę społecznie, trochę na pół etatu organizacją właśnie tego Muzeum Miejskiego. No i tutaj właśnie przekazano te trzy skromne pokoiki. Natomiast udało się ówczesnemu naczelnikowi Warulikowi, Stefanowi Warulikowi, namówić władze wojewódzkie, żeby patronat nad naszym muzeum przejęło Muzeum Okręgowe. Muzeum Okręgowe stało się tak naprawdę naszym muzeum macierzystym. Tutaj w Zduńskiej Woli funkcjonowała do początku lat 90. filia Muzeum Okręgowego w Sieradzu. No i tak jak mówiłem, od końca lat 80., czyli od 86-87, planowano już usamodzielnienie tej placówki i stworzenie właśnie dużego Muzeum Ruchu Robotniczego i Historii Miasta Zduńska Wola. W każdym razie drugim kierownikiem po Bronisławie Hadrysiak, drugim kierownikiem tej filii był Jan Kwiatkowski, trzecim kierownikiem był Jerzy Chrzanowski i Jerzy Chrzanowski jako trzeci kierownik właśnie przeszedł tą głęboką reorganizację, czyli Muzeum w Sieradzu nie chciało już posiadać swojej chwili w Warcie i w Zduńskiej Woli, więc początkowo nie bardzo było wiadomo, co z tym zrobić, bo to jest też takie gwałtowne tąpnięcie, brak finansowania. Trzeba zaznaczyć, że etaty pracowników włącznie z kierownikiem filii były finansowane przez Muzeum Okręgowe. Natomiast tutaj po prostu miasto musiało bardzo szybko przejąć na swoje barki ten proces i przyspieszyć proces tworzenia samodzielnej placówki, a więc pomiędzy 90 rokiem, mniej więcej 90, a 90, końcówką 93 były kierownik Jerzy Chrzanowski, był organizatorem, pracownikiem Urzędu Miasta i organizatorem Muzeum Miejskiego. I kiedy 28 grudnia 1993 roku Rada Miasta uchwałą powołała właśnie do istnienia Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, organizator został pierwszym dyrektorem Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. I co to oznaczało dla samego muzeum? Muzeum przeniosło się już jakiś czas wcześniej z tych kilku pokoików do właśnie odremontowanej willi. Nie udało się niestety zrealizować planów, projektów z lat 80., czyli budowy dużego, w miarę nowoczesnego muzeum składającego się z trzech połączonych ze sobą pawilonów, z magazynami i pracowniami w piwnicach. I nie udało się też jakby zrealizować takiego marzenia, planu, żeby pozyskać fabrykę tekstylną przy ulicy Kościuszki. No i tak naprawdę zostaliśmy jakby tutaj tylko z tym budynkiem i to jest też charakterystyczne dla naszego muzeum, że muzeum mieści się w takiej willi w stylu polskim, bo tak ten budynek trzeba określić, styl polski, czyli
obowiązujący w latach 20. w Polsce styl architektoniczny nawiązujący do tradycji barokowych, renesansowych czy klasycystycznych. I to widać właśnie w formie w bryle tego budynku. I od samego początku przyjęto, że będzie to muzeum nie tyle wnętrzarskie, ale będzie to muzeum, które przede wszystkim ambicjami będzie chciało pokazać, ma ambicje, żeby poprzez dobór eksponatów na salach pokazać taką ścieżkę historyczną, która będzie wskazywała właśnie na formowanie się miasta, te procesy zachodzące od XIX wieku po lata 30. My tutaj znajdujemy się właśnie w takim saloniku już z lat 30. XX wieku. Te meble, które tutaj widzimy, są meble takie typowe mieszczańskie, jak się tak trochę śmiesznie nazywają niemieckim barokiem. Natomiast taka była właśnie moda wśród mieszczan na meble dębowe, takie trochę przyciężkie. Ornamentyką dębową, dlatego że kołatki, czyli nie korniki, bo wszyscy mówią, że korniki jedzą meble, a korniki jedzą tak naprawdę drzewa. Tak? Natomiast takie drewno już w takim drewnie żeruje sobie taki maleńki robaczek wyglądający jak ziarnko maku, to jest właśnie kołatek, więc kołatki nie dają rady dębinie, więc stąd po prostu była taka meble droższe, lepsze, były robione właśnie z drzew twardych, trudnych do zjedzenia. Tańsze były robione z sosny. Natomiast to wyposażenie, tak jak mówię, to jest troszeczkę taki miks. Mamy tutaj też elementy jeszcze sprzed I wojny światowej, ale jakby główne właśnie meble to są lata 30. Możemy się przenieść więc w taki właśnie salonik, który powiedzmy nabierał kształtu przez co najmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt lat, więc po prostu dokładano do niego różnego rodzaju elementy. I taka jest jakby nasza historia tego muzeum. Natomiast ja zostałem dyrektorem w 2012 roku, czyli jestem drugim dyrektorem Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, tego oficjalnego, utworzonego już w 1993 roku. Jako odrębna jednostka. No i wzbogaciliśmy się obok oczywiście tego muzeum, wzbogaciliśmy się jeszcze o drugie muzeum, czyli dawne tak zwane miejsce ekspozycji zabytkowego taboru, nazywane też często skansenem lokomotyw w Zduńskiej Woli Kasznicach. W 2007 roku, czy jeszcze za mojego poprzednika, przejęliśmy tabor należący do muzeum, do stacji muzeum w Warszawie, czyli połowę tego taboru, który znajduje się obecnie w skansenie, stanowią właśnie eksponaty pochodzące z Warszawy. Natomiast w 2010 roku muzeum oficjalnie podpisało umowę z miastem Zduńska Wola. Miasto Zduńska Wola przekazało nam teren wcześniej uzyskany od kolei. To była taka operacja prowadzona w kolei. Kolej przechodziła głęboką restrukturyzację. Tam też były kwestie podatkowe, zaległości podatkowych ze strony kolei na rzecz miasta. Kolej przekazała w rozliczeniu właśnie teren skansanu. No i ten teren w 2010 został przekazany do Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. I w 2015 roku udało nam się uzyskać zgodę zarówno organizatora, jak i Rady Miasta na utworzenie w tym miejscu filii. A więc od tej pory skansan jest tak naprawdę filią, czyli po prostu częścią Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, tylko właśnie tą częścią historyczną, która pokazuje przede wszystkim historię osiedla Kasznice, wcześniej kolonii kolejowej. Bardzo ciekawe miejsce, nie tylko skansen, ale same Kasznice. To jest bardzo ciekawe miejsce, jest bardzo, bardzo ciekawą historią. Dość odrębną od historii Zduńskiej Woli. To jest też bardzo charakterystyczne właśnie, że zwróciliśmy na to uwagę i chcemy się rozwijać też w tym kierunku, żeby nie mówić tylko i wyłącznie o tradycjach włókienniczych, przemysłowych, czyli o przemyśle lekkim, zduńskowolskim, ale też wskazywać na to, że częścią Zduńskiej Woli jest kolejowe osiedle, dawne osiedle kolejowe,
z Karsznice, z ich tradycjami transportowymi, czy tradycje to się tak naprawdę kolejarze zaliczani byli do grupy zawodowej transportowców, więc mają po prostu też Karsznice swoje zwyczaje, obyczaje, pamiątki, historię i warto, żeby po prostu historycznie zwracać na to uwagę, nie tylko promować jakby jeden aspekt z przeszłości Zduńskiej Woli, ale przede wszystkim promować też te dwa aspekty, czyli kasznicko-zduńsko-wolskie, ale tak, nie kasznice, mówiąc... Kolejowe kasznice. Tak, kolejowe kasznice, ale też chodzi o to, żeby nie wyglądało to w ten sposób, że jest Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, które absolutnie nic nie mówi o Karsznicach, tak jakby Karsznice nie były częścią Zduńskiej Woli, więc ja się z tego powodu bardzo cieszę, że udało się to tak po prostu sformalizować, że jest to po prostu teraz jedna placówka posiadająca po prostu jakby dwa oddziały. Tak, to świetnie. No muszę tutaj powiedzieć, panie dyrektorze, że budynek, dom, wnętrze, wystrój robią wrażenie. Ja osobiście bardzo lubię takie miejsca. No jest to duży budynek, choć mam świadomość, że na potrzeby muzeum pewnie za mały. A proszę mi powiedzieć jeszcze taką rzecz, czy dużo jest, bo widzę dużo eksponatów, czy dużo jest darczyńców? Tak, z tego powodu bardzo się cieszymy, że mieszkańcy traktują też to muzeum jak swoje muzeum. To nie jest muzeum jakby dyrektora i pracowników, chociaż czasami tak można powiedzieć, jest też zagrożenie dla muzealników, także muzealnicy zaczynają po prostu traktować muzeum jako swoje, w tym sensie, że tak bardzo się utożsamiają z muzeum, że aż nie zauważają, że muzeum ma służyć przede wszystkim jakiejś idei i mieszkańcom, którzy utrzymują tą placówkę, tak? Więc mieszkańcy czują, że to jest ich placówka, stąd po prostu wzbogacają ją o nowe eksponaty. Mają do nas zaufanie, że te eksponaty nie zostaną gdzieś schowane, zniszczone. Chociaż no nie ukrywam, większość eksponatów jest w magazynie, bo tak muzea postępują. Muzea przyjmują wiele eksponatów, czy też wiele rzeczy w celu ich ocalenia. Muzeum nie przyjmuje wszystkiego. Przyjmuje to, co ma dużą wartość historyczną, artystyczną, więc może być po prostu reprezentatywne dla większej grupy. Stąd, żeby przedmiot zasłużył na miano eksponatu, musi mieć w sobie to coś, tak? co po prostu pozwala na przyjęcie. Ale duża ilość po prostu eksponatów, które udaje nam się pozyskiwać, zupełnie za darmo, bo to też jest bardzo istotne, to jest taka partycypacja społeczna. Mieszkańcy przynoszą, po prostu przekazują, to jest z tego domu na przykład, a to jest po na przykład mojej babci, a to jest na przykład po rodzinie na przykład mojego męża, to jest, było w tym i w tym domu, albo przyjechało na przykład z babcią skądś tam, więc to jest, ma duszę, tak, swoją historię, więc to jest często po prostu od kilkudziesięciu do kilkuset eksponatów rocznie, więc my... Za każdym eksponatem stoi człowiek, dokładnie, prawda? Dokładnie, to jest też taka nasza jakby idea, żeby przyjmować rzeczy, które bez historii może nie miałyby aż takiej wartości, tak? To nie znaczy, co zależy jak na to patrzymy, tak? Bo możemy patrzeć na przykład na duże muzea historyczne, narodowe, czy też ponadnarodowe, które na przykład skupują eksponaty o jakiejś ogromnej wartości materialnej, tak? Złote na przykład, naczynia na przykład. Natomiast tak jak oglądamy na przykład na Zamku Królewskim tron, na którym siadał Stanisław August Poniatowski, więc ten mebel ma tą wartość właśnie, że jest meblem królewskim. Tak tutaj na przykład oglądając na przykład nasze eksponaty, zawsze możemy powiedzieć, że on pochodził na przykład z domu takiego i takiego, od takiej i takiej osoby, a ta osoba na przykład była taką, miała na przykład taką albo inną historię, tak jak tutaj na przykład obraz Konstancji Niwińskiej namalowany przez jej siostrę, znaną, zresztą uznaną polską malarkę. Natomiast on ma właśnie tą wartość podwójną, czyli przede wszystkim
czyli przede wszystkim wartość artystyczną, jak i również to, że Konstancja Niewińska, żona Jana Niewińskiego, aptekarza z Mińskowolskiego, która później prowadziła też aptekę na ulicy Łaskiej, a więc dużo możemy po prostu powiedzieć na przykład o samej osobie sportretowanej, czy inne na przykład osoby tutaj znajdujące się na ekspozycji, no to są też osoby, które, można powiedzieć, ich portrety żyją, tak? Żyją z nami, czy tak jak na przykład tablo rodziny Józefa Schneidera. Józef Schneider z małżonką obchodzili 50-lecie zaślubin, a to są po prostu tablo ufundowane przez ich rodzinę, tak? Widać, jak ta rodzina się rozrosła. Takie drzewo, czy prawdziwe drzewo genealogiczne, no ale nie jest to po prostu tylko i wyłącznie dla nas, nie jest to tylko po prostu jakieś tam tablo wyciągnięte gdzieś tam ze strychu, które nic nie mówi, no bo możemy dużo powiedzieć o tej rodzinie, o jej historii, ale też o fabryce, którą zbudowali przy ulicy Kościelnej, która zostawiła po sobie, co też jest bardzo charakterystyczne, w muzeum jest bardzo dużo tak zwanych prospektów handlowych, które folderów prospektów bardzo charakterystyczne właśnie dla firm tekstylnych, bo te prospekty zawierają próbki materiałowe. Te prospekty były rozsyłane do wielu sklepów czy też hurtowni tekstylnych, które współpracowały z fabryką Józefa Schneidera. No to tak, to jest taka ciekawostka, która może po prostu więcej rzucić nam światło po prostu na działalność tej firmy, ale też innych firm, na przykład z Mińskowolskich. Więc no, tak naprawdę mówię, mamy bardzo dużo ciekawych różnych eksponatów, tak jak na przykład też tą sofę, która stoi w drugim pomieszczeniu, taką bordową, przekazaną nam przez panią Grażynę Michalak Maluchidus, mieszkającą obecnie w Grecji, ale pochodzącą właśnie z Kasznic, która kiedyś miała takie plany, żeby zostać, znaczy kiedy już skończy, przejdzie na emeryturę, to wróci do Kasznic i będzie po prostu mieszkała w mieszkaniu swoich rodziców, a wyposaży je w eksponaty trochę takie, ponieważ bardzo lubi historię i bardzo lubi też właśnie urządzać wnętrze właśnie w starym stylu, więc kupowała różnego rodzaju sofy, szafy i inne tego typu rzeczy i z częścią nich niestety takie się życie potoczyło, że musiała, po prostu została, mieszka obecnie w Grecji, tam wyszła też za mąż, więc ta jej kolekcja po prostu tutaj jeszcze cały czas nie pojechała z nią do Grecji, została w Kasznicach, natomiast kiedy jednak zdecydowała się na likwidację mieszkania po rodzicach, nie chciała, żeby te meble gdzieś wywędrowały, a ponieważ nie zabierała jej ze sobą, ich ze sobą, za co jestem jej bardzo wdzięczny, po prostu postanowiła przekazać do muzeum, wzbogacić muzeum po prostu szafami, sofami. Tak, bo przynajmniej ma świadomość, że tutaj są, nic się nie stanie. Dokładnie tak. Także ja się cieszę, więc tak jak mówię, o każdym z tych mebli możemy mówić bardzo, bardzo dużo. Tu niedaleko stoi rower podpisany Antoni Kubiak, rower wyścigowy, który należał do Antoniego Kubiaka, którego możemy zobaczyć na ścianie, jako gwiazdę kolarstwa z Mińskowolskiego, tylko że jest właśnie w tym środkowym, tej środkowej sali, tam Antoni Kubiak otoczony wianuszkiem, portret otoczony wianuszkiem z medali, a rower, na którym jeździ, stoi tutaj. Rower przekazany przez lokalnego pasjonata historii, który często odwiedza po prostu różne z obejścia gospodarstwa, zagrody czy podwórka,
i wyszukuje takie różne ciekawostki i dzieli się z nami później, przynosząc nam i mówiąc, że znalazł takie coś fajnego, ciekawego. No to akurat znalezisko naprawdę bardzo, bardzo cenne. Super, świetne podejście. Panie dyrektorze, co roku w całym kraju, na ogół w maju, jest organizowana Noc Muzeów. Możemy wtedy za darmo wchodzić w nocy, zwiedzać. Przyznam, że kilkanaście lat temu z przyjaciółmi przyszłam tutaj właśnie zwiedzać nasze Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Było wspaniale, do tej pory wspominamy. Wspaniała zabawa, wspaniałe doświadczenie. I teraz to moje pytanie. Czy w tym roku też Muzeum naszej historii oczywiście, Miasta Zduńska Wola weźmie udział w tej akcji? Tak, bo to jest już tradycja. Oczywiście nie my wymyśliliśmy Noc Muzeów, ale my w tą Noc Muzeów włączamy się już od kilkunastu lat i zawsze co roku staramy się wymyślić jakąś nową, ciekawą wystawę, tak żeby zwiedzający nie tylko odwiedzali już istniejące wystawy stałe i przychodzili po prostu sobie klimatycznie pozwiedzać muzeum właśnie w tą noc, tą jedną, jedyną noc, Noc Muzeów, ale żeby zobaczyli coś nowego i tak będzie też w tym roku. Jeszcze nie będę zdradzał tytułów wystaw, bo proszę pamiętać też, że to nie tylko to muzeum otwiera swoje podwoje, ale nasz oddział, nasza filia w Kaszyńcach również zaprasza. Tam zawsze troszeczkę wcześniej zaczynamy, dlatego że troszeczkę wcześniej kończymy. Natomiast tutaj jest pewne takie przesunięcie czasowe, więc obydwie placówki otwierają się dla zwiedzających. Do skansenu przyjeżdża też bardzo dużo ludzi. Zresztą to Muzeum na Złotnickiego korzysta ze skansenu, bo do skansenu przyjeżdża bardzo dużo osób z całej Polski, więc również na Noc Muzeów przyjeżdżają mieszkańcy różnych miast w Polsce. A przy okazji, jak już są w skansenie na Kolejowej, no to warto wtedy zobaczyć, a co jest na Złotnickiego, i przyjeżdżają też, stąd mamy też nie tylko Zduńskowolan sprawdzających, co tam się w tym naszym muzeum zmieniło, ale mamy też z odwiedzających spoza naszego miasta, z czego się też bardzo cieszymy, bo wtedy możemy całą tą naszą dumę z naszego miasta, naszej historii przekazać przybyszom, tak? Turystom, którzy wtedy mamy też nadzieję, że po prostu wyjadą z bardzo miłym wrażeniem i też będą mile wspominać z Zduńską Wolą. Panie dyrektorze, bardzo pięknie dziękuję za wyczerpujące informacje na temat cudownego tego miejsca. Drodzy widzowie, dzisiaj moim rozmówcą był pan Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję za gościnę. To ja dziękuję. Zauważyłyście panie, że mamy 30-lecie i chciałyście przyjść podpytać się. Bardzo dziękuję za pamięć. Jesteśmy zduńskowolankami. Mieszkamy, żyjemy w tym mieście. Mój dziadek był takim tkaczem, o których tutaj pan wcześniej wspominał, jednym z takich tkaczy. Pamiętam jego warsztat, krosna, ale już nie drewniane, tylko mechaniczne, tak? Także no, chyba nie fajnie by było, gdybyśmy nie odwiedziły w taką rocznicę tego miejsca, które też jest naszym miejscem, tak jak nasze miasto. Jeszcze raz bardzo pięknie dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Kłania się Joanna Wójcik. Telewizyjny portal Siewie TV.